W tym odcinku kryminalnych opowieści kolejny raz kierujemy się do Łodzi. Tym razem przybliżamy jedną z najgłośniejszych w historii afer związanych z tym miastem, która wstrząsnęła nie tylko Polską, ale wręcz całym światem. Pisały o niej m.in. BBC czy The Guardian. Powstał też niedostępny oficjalnie w naszym kraju szwedzki film. Mowa o aferze łowców skór, którą w 2002 roku ujawnili dziennikarze Gazety Wyborczej i Radia Łódź. Sanitariusze i lekarze łódzkiego pogotowia mieli uśmiercać pacjentów, aby informacje o ich zgonach sprzedawać zakładom pogrzebowym, przyjmując w zamian łapówki. Był to doskonale zorganizowany proceder, który trwał co najmniej 10 lat. Łódź. Miasto z tradycjami włókienniczymi i filmowymi w centralnej Polsce, liczące 672 tysiące mieszkańców. Dziś nazywane jest miastem akademickim i zrywa ze złą, przestępczą sławą, którą zyskało na przełomie lat 90. i 2000. To wtedy cała Polska słyszała o łódzkiej ośmiornicy, aferze łowców skór czy dzieciach z beczek przy ulicy Radwańskiej. 23 stycznia 2002 roku dziennikarze lokalnego oddziału Gazety Wyborczej Tomasz Patora i Marcin Stelmasiak oraz redaktor Radia Łódź Przemysław Witkowski opublikowali reportaż zatytułowany Łowcy skór. Był to efekt przeprowadzonego przez nich śledztwa dotyczącego działalności łódzkiego pogotowia. O nieprawidłowościach poinformować mieli m.in. jeden z lekarzy oraz Witold Skrzydlewski, prężnie działający przedsiębiorca z branży pogrzebowej. Autorzy publikacje na ten temat wyjątkowo konsultowali z prokuraturą, jako że miało to zapoczątkować całą machinę śledczą. Dziennikarze ustalili, że od co najmniej 10 lat pracownicy łódzkiego pogotowia handlowali informacjami na temat zgonów. W zamian za pieniądze sprzedawali je zakładom pogrzebowym. Już w 1993 roku zdarzały się sytuacje, kiedy chorzy w stanie niezagrażającym życiu nagle umierali. Szpitale zawiadamiały rodziny o zgonie z dużym opóźnieniem i odmawiały okazania ciała. Na początku relacje pracowników pogotowia i zakładów pogrzebowych miały być jedynie koleżeńską przysługą, bo sanitariusze, lekarze, dyspozytorzy i przedsiębiorcy pogrzebowi dobrze znali się prywatnie. Tymczasem środowiska te mocno się przenikały. Na przykład były sanitariusz Włodzimierz Sumera założył potem własną firmę pogrzebową. W pewnym momencie w grę zaczęły wchodzić pieniądze. To Sumera wspominał kiedyś dziennikarzom, że w pierwszej połowie lat 90. za skórę płacono pracownikom pogotowia 50 tysięcy starych złotych, a w 1995 roku było to już 500 nowych złotych. Finalnie stawki dotarły do poziomu od 1200 do 1800 zł do podziału na kilka osób. Kierowcę karetki pogotowia, sanitariusza, lekarza, niekiedy także dyspozytora. W śledztwie liczono, że jeśli pogotowie miało do czynienia z 400 zgonami miesięcznie, to 200 lub więcej z nich mogło stanowić sprzedane skóry. Nawet przy najniższej kwocie 1200 zł miesięcznie dawało to 240 tysięcy złotych zysku, a rocznie niemal 2,9 miliona złotych. Tak duże kwoty rodziły też konflikty między przedsiębiorcami pogrzebowymi, którzy z jednej strony płacili pracownikom pogotowia, a z drugiej strony zyskiwali dzięki nim klientów, a przede wszystkim zasiłki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na organizację pogrzebu. W 2001 roku zlecić pozbycie się Witolda Skrzydlewskiego miał niejaki Jacek T., w praktyce zastraszany przez konkurencję. Uważał, że stoi za tym Skrzydlewski i nie widział innego wyjścia niż zlecenie zamachu. Skrzydlewski zawiadomił służby. Uważał, że branżowi rywale chcą przejąć jego wpływy. Policja w roli zabójcy na zlecenie podstawiła przykrywkowca, Jurka Zwierzaka, przedstawiającego się jako Jerzy Killer. Zwierzak próbował odwieść Jacka T. od zamiaru zlecenia zabójstwa. Gdy to się nie udało, Jacek T. został zatrzymany. Kilka lat później zmarł za kratkami. Jak wspominał potem Zwierzak, była to jedna z sytuacji, w których miał wątpliwości, czy postępuje słusznie. To w wyniku jego pracy do więzienia trafił człowiek, który szukał rozwiązania w wynajęciu zabójcy, bo został doprowadzony do skrajności.
Chęć maksymalizacji zysków spowodowała też, tym razem po stronie medyków, że obsługa łódzkiego pogotowia zaczęła przyczyniać się do śmierci pacjentów. Najpierw polegało to na opóźnianiu wyjazdu karetek pogotowia, wysyłaniu do chorego załogi najbardziej od niego oddalonej, czy robienie przerwy na jedzenie w drodze. Później przeprowadzano udawane resuscytacje, a podobno nawet wykorzystywano defibrylatory do wywołania zgonu. W końcu największym, niechlubnym symbolem afery łowców skór stał się Pawulon, lek będący roztworem soli pankuronium. Efekt jego działania to zwiotczenie mięśni, w tym przepony, co prowadzi do braku możliwości oddychania. Jak wyjaśniał potem jeden z sanitariuszy, u pacjentów po podaniu Pawulonu występowało drżenie rąk i nóg, usilne próby wstania z noszy czy łóżka i krzyki, w rzeczywistości bardziej przypominające wycie. Co ważne, Pawulon może podawać choremu tylko odpowiednio przygotowany do tego anestezjolog, nie sanitariusz. Środek ten po kilku dniach od zgonu był praktycznie niemożliwy do wykrycia. Ryszard Lewandowski, były szef łódzkiego pogotowia do 2001 roku, za którego czasów miał miejsce proceder łowców skór, pytany o aferę po latach, już jako naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, odmówił komentarza. Tymczasem wicedyrektor pogotowia Janusz Morawski i następca Lewandowskiego na stanowisku głównego szefa, Bogusław Tyka, kiedy zauważyli braki Pawulonu, często pobieranego na sfałszowane recepty czy rzekomo utraconego w wyniku kradzieży bądź potłuczenia ampułki, w 2002 roku zawiadomili Centralne Biuro Śledcze. Ustalono, że załoga pobierająca najwięcej Pawulonu miała na swoim koncie aż 70 wątpliwych zgonów pacjentów. Późniejsza kontrola nad wydawaniem tego środka do karetek pogotowia spowodowała, że łowcy skór zrezygnowali z Pawulonu i zaczęli szukać innych rozwiązań, m.in. stosując chlorek potasu. O organizację procederu sprzedawania informacji o zgonach podejrzewano Tomasza S., sanitariusza i starszego dyspozytora, który miał za to przyjąć co najmniej 60 tysięcy złotych łapówki. Aresztowano go wówczas na 3 tygodnie. Po wyjściu na wolność próbował wrócić do pogotowia, ale go nie przyjęto. Mechanizm przekazywania informacji z pogotowia do konkretnych zakładów pogrzebowych polegał na tym, że dyspozytor próbował ustalić, czy chory może umrzeć. Wówczas pod hasłem możliwy zgon wysyłał na miejsce konkretną załogę. Ta po stwierdzeniu zgonu proponowała rodzinie usługi zaprzyjaźnionego zakładu pogrzebowego. W skrajnych sytuacjach to pracownicy pogotowia bezpośrednio w imieniu rodziny dzwonili do takiego zakładu. Jeśli jednak rodzina odmawiała, zdarzało się, że załoga karetki stosowała szantaż, odgrażając się wpisaniem w karcie zgonu możliwy udział osób trzecich, to jest zabójstwa, co powoduje konieczność wezwania na miejsce policji, prokuratora czy lekarza medycyny sądowej. Tymczasem na bazie reportażu dziennikarzy Gazety Wyborczej i Radia Łódź w 2003 roku student pierwszego roku reżyserii na łódzkiej filmówce Rafał M. Lipka opublikował film sensacyjny Łowcy skór, w którym główne role zagrali m.in. Piotr Adamczyk, Tomasz Bednarek czy Sławomir Orzechowski. Dopiero 15 czerwca tego samego roku, po 17 miesiącach śledztwa, zatrzymano sanitariusza Andrzeja N., pseudonim dr Ebrantil, od nazwy leku na obniżenie ciśnienia. Usłyszał on zarzuty zabójstwa 4 pacjentów i pomocnictwa do zabójstwa 5. Przyznał się do 2 zabójstw oraz usiłowania 3. Został wtedy tymczasowo aresztowany. W październiku 2003 roku, przebywając w areszcie, próbował popełnić samobójstwo, wieszając się na kablu od grzałki. Trafił wówczas na obserwację psychiatryczną. W listopadzie 2004, w toku dalszych wyjaśnień, dr Ebrantil miał przyznać się do 12 zabójstw, ale dalej mówił tylko o 4. Śledczy uważali, że z łódzkiego pogotowia zginęła taka ilość Pawulonu, która wystarczyłaby do zabójstwa 100 pacjentów. Wówczas Paweł W., jeden z podejrzanych lekarzy, wciąż pracował w szpitalu w Człuchowie na Pomorzu, a inny lekarz, Janusz K., 3 tygodnie wcześniej został zwolniony z prywatnej placówki leczniczej. Od 3 lat
w izbie lekarskiej toczyło się wobec nich postępowanie w kwestii wykluczenia ich z zawodu, bez rozstrzygnięcia. Maj 2005 roku to początek procesu łowców skór, sanitariuszy Andrzeja N. i Karola B., podejrzanego o jedno zabójstwo i pomocnictwo w zabójstwach dokonanych przez Andrzeja N., dowiezionego z zakładu śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. Lekarze Paweł W. i Janusz K. odpowiadali z wolnej stopy. Przed sądem oskarżeni odwoływali swoje wcześniejsze wyjaśnienia, nie przyznawali się do winy, co najwyżej do fałszowania recept, ale nie do zabójstw. Twierdzili, że wcześniejsze wersje wydarzeń wymyślili, wzajemnie przerzucali na siebie odpowiedzialność, ironicznie śmiali się, słuchając wyjaśnień pozostałych. W listopadzie 2006 roku prokurator Robert Tarsalewski przez kilka godzin wygłaszał na sali sądowej mowę końcową. Jego zdaniem oskarżeni nie wyrażali skruchy, a Paweł W. miał kłamać. Do tego momentu na potrzeby postępowania przebadano ponad 90 zgonów. W grudniu mowy końcowe wygłosili obrońcy oskarżonych. 20 stycznia 2007 roku Sąd Okręgowy w Łodzi ogłosił nieprawomocny wyrok. Sanitariusza Andrzeja N., pseudonim dr Ebrantil, skazał na dożywotnie pozbawienie wolności, m.in. za 4 zabójstwa i jedno pomocnictwo do zabójstwa z lat 2000-2001. Karola B., również sanitariusza, skazano na 25 lat pozbawienia wolności za jedno zabójstwo Ludmiły Eś i pomocnictwa do zabójstw dokonanych przez Andrzeja N. Lekarz Janusz K. usłyszał wyrok 6 lat pozbawienia wolności i 10 lat zakazu wykonywania zawodu za umyślne narażenie życia 10 pacjentów, a lekarz Paweł W. 5 lat więzienia i 10 lat zakazu wykonywania zawodu za umyślne narażenie życia 4 pacjentów. 5 osób skazano za pomocnictwo do oszustwa, m.in. w postaci fałszowania recept. Jeszcze w tym samym roku inne wątki śledztwa przejęła Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Przebadano 800 przypadków zgonów pod kątem niedopełnienia obowiązków przez pracowników łódzkiego pogotowia. W związku z brakiem dowodów postępowanie w tym zakresie umorzono. Planowano przebadanie kolejnych 700 przypadków zgonów, tym razem w kontekście łapówek, które pracownicy pogotowia mogli otrzymywać od przedsiębiorców pogrzebowych. 14 marca 2008 roku miała miejsce premiera szwedzkiego filmu dokumentalnego Nekrobiznes w reżyserii Fredrika von Krusenstjerna na temat afery łowców skór. Produkcja powstała we współpracy z TVP1, ale jej premierę w Polsce odwołano. W dokumencie wystąpił m.in. Witold Skrzydlewski, jeden z liderów branży funeralnej w regionie i kraju. 9 czerwca 2008 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał wyrok ze stycznia 2007 m.in. wobec Andrzeja N. i Karola B. Tym samym orzeczenie stało się prawomocne. Mniej więcej w tym samym czasie zapadł pierwszy wyrok w sprawie kolejnej piątki byłych pracowników pogotowia, w tym sanitariusza Sławomira S., dyspozytorki Zofii T. oraz trójki lekarzy Akrama H., Jarosława F. i Małgorzaty M. Miesiąc później, w lipcu, w areszcie do odbycia kary stawili się lekarze Paweł W. i Janusz K., wcześniej odpowiadający z wolnej stopy. Nie złożyli wniosków o odroczenie wykonania orzeczenia. Andrzej N. i Karol B. od dłuższego czasu przebywali już wtedy za kratkami. W 2009 roku superwizjer TVN ujawnił, że Tomasz S., były sanitariusz i starszy dyspozytor łódzkiego pogotowia, od 2002 roku podejrzewany o organizację procederu sprzedaży informacji o zgonach, planował otwarcie domu seniora w dworku Mikstal, nieopodal Kutna. Miesięczna stawka za pobyt w ośrodku miała wynosić od 2600 do 2900 zł. Tyle, że do sanepidu obiekt zgłoszono jako ośrodek wypoczynkowy, a nie do długoterminowego przebywania. Nie spełniał on też wszystkich wytycznych Straży Pożarnej i znajdował się w złym stanie technicznym. Po opublikowaniu tych informacji dworek rzekomo został sprzedany, a dom seniora nie powstał. Jak informowali dziennikarze superwizjera, w praktyce dworek miał wciąż należeć do Tomasza S., który popadł w problemy finansowe.
27 października 2009 roku Sąd Najwyższy odrzucił kasację od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z czerwca 2008 roku. Sędzia Stanisław Zabłocki, cytując list świętego Pawła do Tymoteusza, powiedział wtedy tytułem podsumowania, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Wiadomo było już, że każdy ze skazanych za udzielanie informacji o zgonach zakładom pogrzebowym miał otrzymać łącznie od 10 do 30 tysięcy złotych. Andrzej N. zdawał się traktować to jak zabawę. Ponoć chwalił się w środowisku, że puknął, to jest zabił kobietę z wysypką. Miało to być potwierdzeniem jego skuteczności jako anioła śmierci, który nawet osoby niegroźnie chore potrafił dla pieniędzy doprowadzić do zgonu. W lutym 2010 roku prawomocnie już skazano piątkę byłych pracowników pogotowia. Sanitariusza Sławomira S., dyspozytorkę Zofię T. oraz lekarzy Akrama H., Jarosława F. i Małgorzatę M. na kary od 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata do 2 lat pozbawienia wolności za oszustwa z lat 1998-2002 na niekorzyść rodzin osób zmarłych, za co każdy z nich miał otrzymać od 21 do 39 tysięcy złotych. Zarządzono przepadek tych korzyści, a ponadto zasądzono kary grzywny od 10 do 15 tysięcy złotych. Na koniec 2010 roku umorzono śledztwo w sprawie celowego opóźniania wysyłania karetek łódzkiego pogotowia. Ocenę oparto o 35 przypadków wyjazdów do pacjentów z okresu kwiecień 1998-październik 2001. W styczniu 2012 roku wciąż trwało śledztwo w sprawie 37 osób, w tym byłego sanitariusza i starszego dyspozytora Tomasza S., podejrzanych o udział w aferze łowców skór z lat 1998-2002, w tym o organizację procederu. W maju 2013, po 11 latach, postępowanie umorzono. Uznano m.in., że o ile w momencie ujawnienia afery w 2002 roku można było mówić o ewentualnych łapówkach dla pracowników pogotowia, to wprowadzona w 2003 roku definicja funkcji publicznej zmieniła interpretację tej kwestii. O ile proceder handlu informacjami o zgonach bezsprzecznie istniał, przyjął ogromną skalę i był zorganizowany, o czym świadczy choćby fakt, że miała o nim wiedzieć Zakładowa Komisja NSZZ Solidarność, to nie można uznać, że przekazywanie informacji miało związek z pełnionymi funkcjami. W tym kontekście pieniądze od zakładów pogrzebowych nie stanowiły korupcji. Po umorzeniu tego śledztwa należało uznać Tomasza S. za niewinnego, a jego 3-tygodniowy areszt z 2002 roku za niesłuszny. Co za tym idzie, we wrześniu 2015 roku sąd przyznał mu 21 100 zł odszkodowania i zadośćuczynienia, choć wnioskował o 120 000 zł zadośćuczynienia i 30 000 odszkodowania. Prokuratura nie zdecydowała się na apelację, ale obrońcy Tomasza S. mieli taki zamiar. To wszystko na dziś. Jeśli zaciekawiły Was kryminalne opowieści na temat łódzkiej afery łowców skór, możecie polubić ten materiał i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy też do zasubskrybowania kanału Podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić nowych materiałów. Historii afery łowców skór można także posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów, takich jak dla przykładu imienne pozdrowienia, wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.